przykrywać miasto. Wieczoru pierwszy szary cień. Krążę samotnie po ulicach, żegnając mijający dzień. Za przyjaciółkę mam gitarę, w kieszeni parę groszy jest. Choć życie moje to zagadka, lecz nie przejmuję wcale się. Kiedy zapada ciemna noc, a grzeczni ludzie w domach słodko sobie śpią, moją gitarę biorę w rękę i śpiewam wtedy tę piosenkę. Dla wszystkich, którzy tak jak ja już trzecią kawę piją i nie idą spać, tych, co się bawić chcą do rana, co zamieniają dzień na noc. Co sobie chodzi wąską ulicą tam i tu, trochę zbłąkany jak włóczęga wśród tych latarni chyba stu. Dwie lampki wina i papieros trochę pomogą, gdy jest źle. Choć życie moje to zagadka, lecz nie przejmuję wcale się. Kiedy zapada ciemna noc, a grzeczni ludzie w domach słodko sobie śpią, moją gitarę biorę w rękę i śpiewam wtedy tę piosenkę. Dla wszystkich, którzy tak jak ja już trzecią kawę piją i nie idą spać, tych, co się bawić chcą do rana, co zamieniają dzień na noc. Laj, la, 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 la. Laj, la. Tak jak ja już trzecią kawę piją i nie idą spać, tych, co się bawić chcą do rana, co zamieniają dzień na noc. Wypiję jeszcze jedną kawę, przed słońcem schowam się pod koc. Szlagier nocny Marek Pawła Soboty dzisiaj poza top szlagier dziesiątką, także poza top dziesiątką śląski szlagier duet Karo. Chcę śląsk.
śląskiej godce jest siła. Nie jeden z nas myśli tak samo jak ją. I powiem wam, tradycja to ważna rzecz, a śląskie szlagry najlepsze są i zawsze chętnie je grom. Śląski szlager śpiewą mio i taki szlager każdy zna, bo coś w nim jest, że tańcować się chce. Śląski szlager śpiewą mio i taki szlager każdy zna. Śląski szlager to jest to, z nami śpiewaj go. Śląski szlager śpiewą mio i taki szlager każdy zna. Śląski szlager to jest to, z nami śpiewaj go. I powiem dumnie, że szlagiery ją pisze wam, i niech ta muzyka na zawsze w sercach wam gro. Śląski szlager śpiewą mio i taki szlager każdy zna, bo coś w nim jest, że tańcować się chce. Śląski szlager śpiewą mio i taki szlager każdy zna. Śląski szlager
szlagierowym studiu, drodzy Państwo, Brygida i Robert Łukowski. Witam serdecznie. Witamy serdecznie. Ciebie, witamy widzów. No, co by nie powiedzieć, wykonawca nowych mediów za 2017 rok. On i ona i on, proszę Państwa. No, kochani moi, jako wykonawcy nowych mediów, mówimy to oczywiście o social mediach, o internecie przede wszystkim, tak. YouTube. Mhm. Jak sądzicie, czy wasza oglądalność w nowych mediach, Państwo zresztą oglądacie w telewizji Listę Śląskich Szlagierów, jak i na portalu Listy Śląskich Szlagierów na YouTube, ale w serwisach i portalach internetowych, kochani, jest was więcej niż w telewizji, czy też nie? No ja wiem. Wydaje mi się, że tak troszeczkę jest to wyrównane, Geno, że i ta telewizja, i ten internet jakoś tak ze sobą współgrają. Komu mało w telewizji, ogląda w internecie. Ale za sprawą Listy Śląskich Szlagierów też w telewizji my są czasem więcej niż na kanale trzeba YouTube. Powiedzieć. Tak jest. A próbujecie to jakoś zliczyć, wyważyć? Oj nie. Nie. Tego chyba się nie da jakoś. Ja to tam próbuję czasem śledzić, wiadomo, na tych portalach, ale to jest nie lada wyczyn. Nie ma szans. No jak wy to możecie śledzić, jak pracujecie co dzień i co noc? No tak, ale gdzieś tam się jeździ za pasażera i się gdzieś tam trzyma tą komórkę w dłoni, nie? I się śledzi. No dobra, to teledysk, największa ilość odsłon waszego teledysku, pamiętasz? Ogólnie teledysku... Któregoś z teledysków? 3 miliony 600. Wow, kochani państwo. Nie wiem, czy już nie więcej. No. Prawdziwe gwiazdy. 3 miliony 600 odsłonięć, no to jest coś pięknego. Małej kawiarni. Gratulujemy. I jeszcze w małej kawiarni. Proszę państwa, jak to się dzieje, ale to tak w małej kawiarni na ekranach... telefonów, czy jak? No tak, no na komputerze, wiadomo, typowy kanał YouTube włączamy i tam gdzieś jest te 3 miliony 600. Każdy może z Państwa sprawdzić. Już nie wiem, czy nawet nie czwórka tam nie wskoczyła. Nie wiem. A bylibyście się w stanie podzielić tymi oglądnięciami z jakimiś młodymi wykonawcami? Znaczy się jakby jest, tak szło, to jakby może tak. Jakby tak szło, to jak najbardziej się dzielimy. Proszę, jacy otwarci. A co zrobić, żeby z tych 4 milionów było 8? Oj, to już nie od nas zależy, to już lata lecą i poczekamy, tak jest, będziemy czekać dalej. Nowi widzowie będą oglądać. No właśnie. No to będziemy czekać, za chwilę spotkamy się ponownie. Co dzień, co noc śnię o Tobie. To co jest w tym śnie, to Ty i grzech. No kochani, dzisiaj to taki świat, że w zasadzie wszystko już jest w internecie. Mm-hmm. Ludzie się pokazują w internecie, kochają się w internecie. Zakupy w internecie. Zakupy. Tak zwane nowe technologie. No tak, proszę państwa. Ale co, pieczywo kupujesz w sklepie internetowym? Znaczy się nie, pieczywo zawsze rano. Tak, tradycjonalnie idziemy do sklepu i kupujemy sklepu. W sklepie. A co kupujesz w sklepie internetowym? Brygida Bóg i Jorzymury. W internetowym sklepie zazwyczaj buty. Proszę bardzo. Ale Listę Śląskich Szlagierów, Brygida, oglądasz w telewizji, na tablecie czy w telefonie? Na wszystkim, co się da. Powiem szczerze, tak szczerze, że ja na komputerze. Na komputerze? Ja. Mhm. No proszę, ale kiedy jesteście razem, tak? Mhm. No powiedzmy, sytuacja optymalna. Godzina 22, sypialnia, mm-hmm. Państwo Łukowscy, macie jeden wspólny komputer, czy jak to? Dwa telefony osobne i każdy sobie rzepkę sobie, tak. Aha, każdy sobie, proszę Państwa. Tak, Brygida coś chce, to do mnie pisze SMS-a. Czyli rodzinka, która pisze, porozumiewacie się jednym słowem, tak. Poprzez mechanizmy typu... Tak, te nowe media. Nowe media, no królowie nowych mediów. On i ona, no jak tak żeby jest. Inaczej. W jednym łóżku ze smartfonami. Trzeba się dostosować. A może dobrze by było przygotować taki teledysk. My w jednym łóżku ze smartfonami. No. Zrobimy coś. Obiecujesz? Ale ty będziesz w tym łóżku między nami. Nie, to już będzie tercet egzotyczny w nowych mediach. Proszę państwa, a co z tego wyniknie, to naprawdę niebawem zobaczymy. Tak jest. Zgadłaś przecież moje serce, nie zostawiaj mnie w rozterce. Bądź moją królową. Chcę ci wszystko podarować, złote klatce ciebie schować, bądź tą wyjątkową.
No, tak naprawdę 4 miliony odsłonięć to niezły wynik. Tak jest. No, nie lada wyczyn. To wszystko dzięki Brygidzie, że tak fajnie tam tańczy. Wiesz? Proszę, proszę. Ojej, no dziękuję. A jakbyś miała coś dobrego powiedzieć o swoim hopie, to co byś powiedział? No to niech se tam śpiewa dobrze ten mój synek. Nie, ja tam zawsze trzymia dobrze blenda na tych teledyskach, no, żeby się nie świeci, żeby się świecić praktycznie. Jaki nie? Skromny. Świeci przy swojej kobicie, a ona chwali jego, on ją, no co by nie powiedzieć, co dzień, co noc. No ale czujecie na swoich plecach te nowe media i przed swoimi oczami często, bo jednak otwieracie internet, tak? Mm-hmm. Łukowscy, czy co oglądacie w internecie? Swoje teledyski? Znaczy się, nie ma takiej opcji. Różne. Czasem tam śledzimy, czy tam jakiś komentarz fałszywy nie jest, bo tak ludzie teraz robią też na złość. Coś tam dogryźć. Proszę Państwa. No. To sprawdzamy, no nie ukrywam, że nie, że co tam pisze i tak prosimy dalej. Nie robić Państwu Łukowskim na złość. Ale bardzo więcej jest tych pozytywnych komentarzy, no także... Pięknie. Dobrze, to czy oglądacie swoje szlagiery no, na YouTube? Mm-hmm. No czasami się tam zerknie, ale to tak ale naprawdę... Ale rzadko już teraz, może na początku rzadko. Gdzieś tam... Na początku to się oglądało jeden teledysk non stop. No, teraz ogólnie, tak. Ogólnie oglądam twoje poczynania, Egeno, co ty tam działasz. To mi się też bardzo podoba. Wow, dziękuję, ale dzisiaj tu mowa o was. Kochani moi, szlagierowców jest wielu. Zauważacie na tym rynku szlagierowym, tak. Że wszyscy próbują zaistnieć w nowych mediach, mm-hmm. prawda? Jest. Nie wszystkim się udało zdobyć tytuł wykonawcy nowych mediów. 2017. No tak jest, no, proszę. To dla nas zaszczyt akurat. Mm-hmm. No dobrze, to poza sobą kogo oglądacie? Ogólnie ja lubię ogólnie od samego początku Damiana Holeckiego. To mnie jest to taki strzał w dziesiątkę i też mu się to należało jako wykonawca chyba 2017 roku. Dobrze pamiętam? Też zdobył. Proszę, tak pamiętam. No. A powiedz mi poza Damianem Holeckim, Brygida, jakbyś miała oglądać kogoś z naszych szlagierowych wykonawców. Kto by to był? Szczerze mówiąc... Oczywiście nie mówimy o... Nie. Ale tak ogólnie to lubię właśnie tych nowych właśnie wykonawców, bo z tymi, że tak powiem w cudzysłowie, starszymi wykonawcami, to już człowiek jest bardziej tak obyty, a z tymi nowymi fajnie popatrzeć, co nowego wnoszą, co nowego robią, jakie piosenki tworzą. Także no tak. To akurat mnie na przykład bardziej ciekawi niż te wszystkie nasze, te starsze, nasze pokolenie muzyczne. Oni gdzieś tam odkopują też nowe brzmienia i to wiadomo, jasne, się przenosi bardzo ciekawe nas, są, nie? Bardzo są ciekawe. Podnoszą bramkę i my też wtedy musimy tak, coś jest, podnieść oczywiście. I znowu w tej piwnicy trzeba działać. To zobaczymy, kiedy starsi szlagierowcy z młodymi strzelą wspólnego gola do szlagierowej top tak dziesiątki. Jest. Zaczekamy, co? Mm-hmm. Jasne. Serce stuka, serce puka w rytmie naszej miłości i niczego już nie szuka między nami za gości. Kochani moi, Państwo wiecie również, że obecność Brygidy i Roberta Łukowskich prawie co dzień na portalach społecznościowych, no jednak zachwyca Waszych fanów i nie tylko Waszych, bo to jest jednak coś wyjątkowego. Jak uważacie, czy to wszystko jest w porządku, że tak to się ma rozwijać? Moim zdaniem jest w porządku, póki nie ma takiego, że tak powiem, nachalnego czegoś, wiesz, przesytu o co mi chodzi. Tego wszystkiego, że no, ale stop, jeżeli tam... to ma jakiś chodzi... umiar, to jak najbardziej nie ma problemu. Czyli pisuje się pod tym. Bardzo pięknie. Czyli rozwój i cały marketing poprzez media społecznościowe, poprzez kanał YouTube, choćby listy śląskich szlagierów. Dokładnie. Jednym słowem, napędza to wszystko. Jest to przyszłość. Ja bym powiedział nawet duża teraźniejszość, ponieważ widujemy Was również na Facebooku i to jest wspaniałe. Czasami. Pozdrawiamy również facebookowych fanów Listy Śląskich Szlagierów. Widujemy Was na portalu YouTube Listy Śląskich Szlagierów. Tak jest. Też pozdrawiamy wszystkich tych, którzy klikają odsłony, oglądają dokładnie. Brygidę i Roberta Łukowskich i nie tylko. A przy tej okazji ja Wam bardzo serdecznie gratuluję tych odsłonięć, gratuluję tego wspaniałego wyróżnienia. Przypomnę dziękujemy. Państwu, wykonawca nowych mediów za 2017 rok. Dzisiejsi moi goście, Brygida i Robert Łukowscy. Również Państwa goście. Kochani moi, Wam bardzo serdecznie dziękuję, a Państwo głosujcie na szlagier co dzień, co noc. Przy okazji podam kod tego teledysku, to
LSS Top 4216. Dzisiaj w Top Szlagier dziesiątce na miejscu dowiemy się, na którym miejscu już za parę chwil. A wy, moi kochani i państwo, pozostańcie z nami z listą śląskich szlagierów. Pamiętam aż do dziś, gdy obejmował mnie, czas zatrzymywał się i nie myślałam, co też stanie się. Przelotny ptaku, dziś złamałeś moje serce i zostawiłeś mnie w głębokiej mej rozterce. Zaręczy nowy miałam strój, myślałam, że już będziesz mój i nic nie wyszło, bo po prostu mnie już nie chcesz. Przelotny ptaku, dałam ci co najcenniejsze. Przyjdzie taki czas, że miłość wróci jeszcze raz i inny chłopak zdobędzie moje serce. Lecz jednak przyjdzie taki czas, że miłość wróci jeszcze raz i inny chłopak zdobędzie moje serce. Górskich lasów szum, wiatru powiew snu i nagle serce me zadrżało. Znów pojawił się jak w pięknym śnie i już wszystkiego było mało. Szalona miłość powraca jak bumerang. Cudne noce wróciły znowu tu. Już obejmuje mnie, czas znów zatrzymał się, lecz nagle zjawił się mój pech. Przelotny ptaku, dziś złamałeś moje serce